że go ślimak skasuje na początku. Ślimak skasuje na początku. Ślimak mu pomoże. Sorry. Mam oklejone karbonem jak Sorry. Ja sobie powinien zmienić ksywę na sorry. Też na S. Dobra, stream jest na żywo. Dobry wieczór, Twitch. Dobry wieczór, Twitch. Good evening, Twitch. A, no tak, bo ty jesteś zagraniczny. Streamer. Ale ja podaję zawsze, że i po polsku, i po angielsku tam można się porozumieć. Po niemiecku się przestawi, w ogóle już będzie highlight. Tak, tak. Jakbym wiedział jak. Oliwar będzie gadał. Ich habe, Marcin. Ich habe. Zmienia zawód, mechanik. Kurde. Deutschland, Deutschland. Zabawiłem internet. Dobra, to ja na kwali leję 22, już sobie ustawię. A czemu 22? No bo tylko, żeby mi na kwalifikację wystarczyło. No ale pali 9, to po co 22? A, no to wleję mu 19. A jak ci braknie? To zwleję 20, dobra już. 22. Ja wleję 20, mam nadzieję, że starczy. To ja wleję 21, w razie co. Zawsze możesz na pierwszym wyjazdowym zmieniać biegi w połowie. Ty, racja, dobrze, major, prawisz. Jakby liter miał braknąć, to faktycznie. Dałem 21 przez was. Wyście nagadali. No ale jak 5 okrążeń starczy na 50 litrów, no to jak 21 nie starczy? No weźcie, nie przesadzajcie. A rozgrzeję trochę opony. Może ja nie pojadę w kwali, bo nie będę zdradzał swoje tak. Kwalifikacja punktualnie, tak o pół do. Tu jest akurat skoporo się nie da przesłuchu przesunąć. Ty tu jedzie za mną? No ja tak... O Jezu, nie hamuję! Nie hamuję, puszczam cię. Nie, nie ma sensu, tylko... Jedź. Co jesz? Na żelki. Uważaj na żelki, bo do wiosy. Polska, Assetto Corsa,
Nie bardzo wiadomo, to sprawdzi. Na 2 godziny to sobie. Widzę, uciekł. Po coś mnie puszczał. Bo tam olej był rozlany. Witam, widzę, żegnam, widzę. Nie zdążyłem się przywitać. Dobra, kwalifikacja zaraz. Ej, miało być 20 osób, jest tylko 14 na mojej liście. No cóż. No trudno, gardy wiedział, nikogo nie trzeba tu ganiać potem. Ale chłopaki z MTE stawili się w małej liczbie, miało być ich więcej. No, nie, bo Bosmański pisał, że go nie będzie. A ten Kenorim? Miał być. Wszyscy mieli być MTE oprócz Bosmańskiego. No to już nie pojedzie. Ustawił streama. Ja też bym się bał. Połączył. W ostatniej chwili. W momencie. Tak. Nie, Kenorim wiecie, bo jest teraz na to, że... A jest, faktycznie. Bo, faktycznie, jest. Sorry. To... A, no to fajnie. A można przyjechać. Kurde, mocna stawka. Mocna? No. A czemu jest trening teraz? 0-0? Kończył się. To się skończył trening. Aha, to jeszcze ten. Czekamy na kwale. Czekamy na kwale. A nie uszkadza mi się teraz? Dobra, dawaj, chłopów porozjeżdżaj. Liwar, teraz możesz szaleć, co się da. Nie mogę go, nie? Boga chwalisz. Mothers. Poleruje, waksuje i czyści. To mi wiesz za bardzo. No, kurde, reklamę czegoś. Uff, poszli. Kurwa, instrybutor walnąłem, nie? To ona nie ma ręcznego? To za... Zatankuj się. Ten z tym ręcznym. Ale już ten dystrybutor. Jejku, nie dystrybutor. Kto jeszcze? Kawa mi się kończy. Ale karcia do tyłu. Aha! Brzydka taka żółta ta Mazda moja. Taka pomarańczowo żółta jest ładna. Ale nie można wybrać. No to jest właśnie kicha, że nie można sobie wybrać. Kwalifikacja zacznie się za chwilę, a wyścig za jakieś 20 minut. Siemano.
przełącza między practice a qualification. Nie, może ten, pominiemy sesję. Może on czeka całe 8 minut okrążenia, bo to Nordschleife. A to jest... Co, nie wiem, nie mam pojęcia. To są kwalifikacje, nie? Jeszcze. Przespałeś. Oj, Liwar. Pisze trening u mnie. I na wstecznym. Nie włączam. Nie ma, nie działam. Dobra, bud. Na drogę. R3, panowie, R3. Bo mnie trójkąt. O, pominąć aktualną, tak? Tak. Tak, daj R3. Ciebie na qual. Boże, jak przeskoczę do wyścigu razem. Jest. Czekajcie, bo teraz, żeby nie pomijać tego czasem. Dobra. Ty, kurwa, czemu? Ja nacisnąłem chyba niechcący. Dobra, teraz kwalifikacja się zaczyna. Nie, to było stare, dobra. Teraz jest kwalifikacja, to będzie. Dobra, to jedziemy, panowie. Pojechamy. Będziemy stać w boksach. Wow. Są jakieś wymagania co do okna, panowie? Tylko jedne są do wyboru, także wymagania. Aha, dobra. Paliwo. Bieżnikiem w dobrą stronę. To jest rozjazdowe, nie? Tak. Dobra, przybiorę. Jak się dola na dobrym. No, tylko tak jak mówiłem, dostarczy sobie miejsce, żeby nikt na tego nie wyjeżdżał. Żeby nikt na tego nie wyjeżdżał. O kurde. Kto to zielonym jest i mnie skupnął? I'm sorry, kurde. Nie, to ty, Miki? Nie, żartuję. Dobra, jedziemy. Może być, dobra. Aby Michał ma internet chyba z telefonu, bo tak laguje. Ty też. Serio? Ej, no co ty robicie? No ty, no pojawiasz się i znikasz. Ty, no przestań już stukać. Ty, ja już mnie teraz tym stukał. No to ty mnie stuknąłeś, no jak? Ty, jak ja bym za tobą, to jak ja mogę. No, ty mnie stuknąłeś w tyłek. Tak. Z tym pokażę. Nie kłamiesz, to muszę obejrzeć. To tu wyprzedzenie innego samochodu będzie dramatyczne, skoro tak. Ciebie może, jak ciebie laguje. Może będzie się dał pierwszy wybrę, tak by się bał do siebie podejść. O, teraz na pierwszym miejscu jestem na pozycji. Się wtedy szybciej dogrzewają. Tak, no. Musisz na hamulcu jechać cały czas. No prawie podobno się szybciej grzeje. Thank you.
teraz jesteś. Ale teraz były... Karki były... Czyli to masz jakiś... Mówię Google. Że ten masz jakiś... Bany... Nie, w którym miejscu zakręcie jest przyczepić. Przewagę na ten, na przyczepie? Merytorycznie. To jest taktyczna zagrywka, to byśmy się stresowali bardziej, bo lepiej znam. Tak. Kiwa się jak pierdolony Rezus. Kiwa się pana Punta Quinta. Włoski turnaki do mnie. No, wyszedł z lobby. Co wyszedł z lobby? Włoski. No dobra, aby tylko dojechać. Zrobić jakiś czas. To będzie lepsze niż nie zrobimy żadnego czasu. A ja odpuściłem sobie kwalię. Całkowicie? Całkowicie. Że ślimaka boi. Słuchaj, jak ja musiałem trzykrotnie do pitu zjeżdżać, jest 9 minut i ja stoję w stopie. A czemu? No czemu? Najpierw mnie klawy Michał rozdupcył, później ty, a później jeszcze ktoś. I zobacz sobie, że jak to było na moim streamie, jak ty mnie tak... Jak ja ci niby skakałem, jak ty skakałeś i potem ty na mnie skoczyłeś jak... Ślimak w plecy. Ślimak jedzie, czy ten? No, czy kurzy? Włączysz to zapętlenie na wieczór, to będziesz miał... O kurde... To już będzie 7. Będzie 7, właśnie. Wypowiem wszystkim, o co chodzi. Mamy pierwszy wyścig w rundzie. W lidze. Assetto Corsa, Mazda. Czyli co? To są kwalifikacje jednej szansy, tak? Tylko jedno okrążenie da się zdążyć tak, zrobić. Kwalifikacje jednej szansy, teraz robimy to okrążenie wyjazdowe. Będziemy jeden raz, żeby zrobić pomiarowe okrążenie. Jeden raz. A Markus pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy Markusa. Już siedzi, kibicuje. Ma taką flagę i banner. Nie krzyje szalik na tak. Dobra, wystarczająco miejsca z przodu. Markus, jak nie masz co robić, to wiesz, i krzyj szalik na dół, tak. ASP. Szalik ASP, kurde. To mogłoby być coś. Zaczniemy strzelawać. Szaliki właśnie, szaliki czapy. Szalik, pałkę do bejsbola. Parę osób tu jest. Skanorim będzie pierwszy, ja jadę. Ktoś za mną. Chodźcie, zrobimy na Wielkanoc konkurs. Kto pisankę zrobi najładniejszą. O kurde, dobra, ja słyszałem. Czytałem, że... Wszystko z Markusa. Czytałem, że napisał, że szalik będzie na 100%. Tak. Niech pisze, niech pisze. Kura z Gryzieniem. Kura z Gryzieniem. Kura z Gryzieniem. Wyłącza do powiadomienia Wyskitu. Kura z Gryzieniem napisał. Nie ma roli. Kura. Nie ma akceptu, żebyś jajka malował kurze? Liwar nie malował jajka, tylko kurę. Jajka kurze. No tak, ale po co jajka malować, jak można malować kurę? Wtedy kura robi slajdy kolorowe.
Ale nie tą kulę. Jak to dobrze na pasę, to skolorował gra. Nie te jajka. Nie to jest kurę. Nie mam pytań. My jesteśmy nienormalni. Nie, to wszyscy inni się nienormalni. Dobra, właśnie przeżyjmy to jeszcze raz, bracie. Są to zrobite jakieś tam lecą. Ej, kto tam muzyką gra ogłośna? Proszę wyłączyć. No jak nie, bracie, właśnie widzę powtórkę na streamie. Tak mi wstrzymałeś już mój samochód, czym po prostu kontrolował. Tak. A ty na ile jest ta kwalifikacja ustawiona, że zostało 5 minut niecałe? 15 sekund. Zostało 5 minut kwalifikacji. No tak, ale kółko można przelecieć. Czyli masz jedną szansę. Okej. Mam nadzieję. Dobra, ostatnia prosta. Zaraz wyjeżdżamy na pierwszą linię startową. Zobaczymy, czy zrobimy jakiś czas, który będzie reprezentował. Markus napisał, że prosi żonę, to do jajka na kilkanie z wymaluje. Ktoś z was zna wszystkie nazwy zakrętów? Wszystko? Tak, wszystkie. Ty znasz? Lewo, prawo, no. Lewica, pizza. Nie, na żadnym torze nie ma. To są dwa rodzaje. Ja też nie wiem, ja to znam nazwy toru, to jest dobrze. Na tym torze, nie wiem jak na innych, są dwa rodzaje zakrętów. Jeden jest w lewo, drugi jest w prawo. Tak, nie wiedziałem, że jest. A jeszcze są długie łuki i krótkie łuki. Tak, bokiem. Normalnie. Zobaczyć, czy nikogo za tobą nie ma. Przypomnijcie mi, żebym palał paliwa dolał na końcu. Upewnić się, lepo nie ma. I tak musisz jechać również. Pod dystrybutor musisz jechać. Tak, i musimy czekać w kolejce do dystrybutora. Nie ma paliwa jak w Anglii. Właśnie. Jeśli mają paszport Polsatu, to są szybciej przed innymi. Ja mam.
jeden z polską flagą, której historii nie znamy, bo nie wiemy co tam napisane jest. Zalewany Polak tam właśnie wleciał w co? Nie zna pan wypadek Oliwery? Łamało się, nie wiem. A tam z flagą, nie! Zajebany! Kurde, mam jedną oponę ciepłą, resztę zimną. Weź jedź. Koniec kwalifikacji. A jeszcze jedzie. No jedziemy, ale jest koniec. No tak. A to dojeżdżasz i ten, nie? Ale kwalifikacje się skończą i potem będzie 10 kółek. Pytanie, ile jest czasu na dojazd? Wiesz co, nie wiem, bo tutaj tego nie da się ustawić. Ja na prostą teraz wjeżdżam. Nie wiem, czy się i tak jesteś pierwszy w końcu. A, wątpię. Ktoś... Albo Kemorim, albo... No nie no, aktualnie jestem w pitstopie, włączyłem sesję i patrzę, jesteś pierwszy. Jak mogę być pierwszy, jak nie przejechałem okrążenia? Ale wyjazdowe. A, no to nic nie znaczy. Jeżeli nikt więcej nie skończy, nie, no to by było bez sensu. Tak, jakby te... Ostatnie właśnie, w ogórku już nie. Ktoś mi deltę źle pokazuje. A może dobrze, sam nie wiem. Nie, chyba dobrze. Pokazuje delta plus 140, minus 145. Ale ile to jest w minutach, to nie mam pojęcia. No Kenorim 8, 18 i 200 setnych. To jestem minimalnie szybszy. 8, 18, 0,39. A skończyłeś już ten? Teraz skończyłem, no. Jeszcze się nie odświeżyło mi. To 8-18 to ładne macie czasy. Jest Quelex 8-18-039. No, odświeżyło się. Trzeci Miki jak dotąd. Czwarty jaki maja. Ma czas? 8-33. Dobra, to jest mój target. O, a klawę mu nie poszło. 10-31. No, chyba wyspinował, nie wiem czy nie czasem. A były żółte flagi przez chwilę dla kogoś? Tak, były i Kaja też był wyspinowany, bo stał tyłem do kierunku jazdy. Major. Dobra. Aha, paliwo właśnie, dzięki za przypomnienie. Paliwo, kwali, paliwo, właśnie, mi też się już jak ja nie pojechałem kwali i jestem siódmy, nie? 50 litrów, dobra, paliwo jest. O, to był błąd, tam nie trzeba było hamować. Paliwo jest, opony są. Ale się zaoszczędzić na zjeździe ewentualnym, albo coś wykombinować z wachą, no. No ja tak, zostałem w picie, wiesz, i podkręcam zapłony tutaj, nie? Dobra, jestem na prostej. Zobaczymy, jaki to będzie czas. Kenorim też. Klawy Michał 8-18-71 przejechał. Tak. No, masz rację, ale jestem zmęczony już po kwalifikacjach. Faktycznie, kurwa. O, nie wiem, czy się wyrobimy w 8.30. Będzie ciężko. Nie, nawet nie wiem. 9.02. Dużo?
8, o kurde. Ale tylko 6 osób jedzie w kwalifikacjach, reszta stoi chyba. 8.33.4 Miki. Brawo. A ty miałeś ile? 8.33.6. To tobie czasu nie zaliczył, bo że się rozpieprzył. O, jesteśmy. O, czwarty jest, jestem. Jesteś czwarty, jesteś. Ale poczekajcie. To się wyjebało, faktycznie nie było sensu. Nie było, nie mam ustawień. Bo żeś jechał do samego końca, nie? Dokładnie, nie zdążyłeś. A ja na 11, nie? To żeś wygrał. Paliwa mi zabraknie. Wcześniejszy pit stop. Ja nie mogę... Kurwa, nie, bo 5 kółek robisz na maksa na pełne zbiorniku. No, czyli no wcześniejszy pit stop, bo mam samo paliwa, nie? No. Czyli ma dwa pit stopy, bo nie przejedzie. Tak, no. Dlatego mogę puścić przodem. A ślimak ja na 11 jest? Bez kwali i nie dalej. Ślimak gdzie jest? Ślimak jest na miejscu 13. To dobrze, ma daleko do mnie. Jak tutaj się rusza? Bieg się włącza, tak? Tak. Tak. Okay. Ale ja. Dobrze. Już zdążyłem na ostatniej chwili. Na chwilę tak. Dobra, teraz... Coś ty paczkę kurzył? Oszczędzanie paliwa. Na maksa. Chyba się stukli tam z tyłu za mną. Tak, tak, tak. Wow. To ładnie się stukli. Ale wypadek. Nie dohamowali. Będzie puścił Miki, jak chcesz, co? Nie, jedź po. Ale to w sumie bratobójcza walka, bo to ten sam team. Chyba nie. Zdziwił oberwał. Zdziwił oberwał. Ja minimalnie przejechałem za tobą. Ale tam się chyba... Aha, bo to Klawy Michał nie jest z tego samego teamu. Nie. On jest z KRT, czy jakoś tak. Tak. Tak, zaoszczędził się na mnie jedno kółko więcej. To by było fajnie. Nie dział, zdradzę ci tajemnicę. I tak będą potrzebne dwa pit stopy. Bo na tankowaniu można dolać tylko do 405 litrów. A nie do 50? Nie, do 405. Więc będą potrzebne dwa stopy. O ty kurde, patrz jak ćwiczył. Nic nie sprawdzacie, chłopaki, nic nie sprawdzacie. No szkoda, nawet nie jest pit stop. Ja pojechałem dzisiaj, mam skorpion. No coś się stało, ten major. No to takie niezażalenia to będą po wyścigu zbierane, jak macie to. No to zgłoszenia, bo to jest wyścig na punkty, nie? Ligowy. Miki drugi, brawo. Ale trzeci to robi chyba. Pod nimi mijają.
mam taki reverse stint, nie? Pierwszy ma mało paliwa, a potem dużo, dużo. A to będzie mi odwrotnie. Ciekawe, czy reszta wie i czy nie zabraknie paliwa wczoraj. No, wiecie wy, bo jesteście w ASP, nie? Ja też. Ale to mi się podoba. Kurde. No i pozamiatane. Michał się rozłączył. No Michał albo we mnie uderzył, albo ja w niego. Aha, dobra. Jeszcze dojdzie tego drogą dedukcji? To znaczy, nie wiem, czy on był na ten pierwszy, co oberwał ode mnie, czy ten drugi. Trzeba kupić zmienić ksywę na I'm sorry. A nie, tutaj no... Parę wyścigów i będę chciał pijać. To padło w pocin, mogą zrobić. No, ostatnio śmiewak masz pastę taką dobrą. Jeśli chodzi o ten. A wiesz, Niemak ma dobrą pasję, jeśli chodzi właśnie. Tak, I'm sorry. U Polaku kojabro. Jestem z problemu, I'm sorry. Co, weź tam się zatrzyma, ja ten zakręcie, gdzie jest polska flaga, tam napisz, taki napis, I'm sorry. Aha. No, u mnie coś się zaraz stało z moim samochodem. Ten inżynier wyścigowy, Miki, nie działał, jest faster than you. Bo mój samochód nie przyspiesza w ogóle, nie? Nie przez to jest wygodny. Powiedz, ile pani to ma na okrężenie? 9 litrów. Łoże, kurwa. Troszkę ponad 9. O. Ale się rozjebałem, kurwa! Wow. A skąd jesteś przede mną? Ale mam popękaną szybę. A nie, dopiero kawałek też jego drożony. Jeszcze 10 takich. 9. Tak, to moje tamto wyciek. No. To ma turbo podkręcone. W opcjach, no. Żyłeś gdzieś czy nie? No delikatnie tak, ale nie tak, żeby wiesz. Może wystarczyło, żeby coś tam uszkodzić. I nic, pojadę sobie swoim tempem. Swoim tempem? No. Ale sobie tak miałem, jak mi cięło właśnie, że na te zaciągnięcie ziemi skakało, to mi tak cięło, jak to w ogóle nie reagowało na ani na gaz, ani na hamulec. No to właśnie mi tak ścina, nawet przycinał mi się czas, który leci, nie? To może być kwestia tego typu chyba, a nie, że auto zepsute. No nic. No właśnie, ja to muszę patrzeć, kiedy będę na rezerwę, bo kółko długie i może zabraknąć podczas rezerwy. Mm-hmm.
że tyle na drugą prostą wjeżdża. Ja nie przyspieszam, ja na prostej mam 180 na godzinę. To masz zniszczenia na bank jakieś. Ja mam takie zniszczenia, wiesz, trzeba popękana i tak dalej. O, oh, wow. Jedzam dalej. Trzeba kierownica. Już nie ma robić streama, tak? Robię. Sprawdzimy po wyścigu, to będzie na wypadek. Zanimy, czy to było, I'm sorry, czy nie? Nie no, wpadłem w oczy. I'm sorry. Jestem z programu I'm sorry, czyli wiesz, który ty kwiat jest? Kurde, nie mam kula włączonego i nie mam paliwa buta. Gdzie tu się zjeżdża dalej? A. Nie patrzę we mnie. Od instrybutor. Zjechać to jedno, ale wjedźcie na swoje miejsce, tam na skuśkę. Na skuśkę. Już się naprawia, to będzie trwało wieki. A ja sobie jestem na prostej startowej, ale Kaja za mną jest, nie wiem czemu. Miałem taki spin, że aż mam prawie sekundę do przodu delta teraz. A jeszcze stoję w boksie. No, mi mi to też powoli uciekać. Po prostu tu jest kwestia, żeby przejechać te 10 kół i się nie rozpieprzyć. Bo to ja już mam tu za sobą. To taki kurde raz. Pomogę jechać. Kurde, nie widać się. No tutaj będzie ciężej zapchnąć kogoś. Jest za dużo zachętów. Nie zabrałem też. Potem już tego wyszedłeś w takim stędzie. To jest plan. Kto zjeżdżał na pierwszym okrążeniu do tych stopów, już nie? Ja. Wyjechałeś już? Nie. Ale ktoś jeszcze stoi. No właśnie. Kaja. Tak, tak. Do dziś jak to zapierdzielałeś, czy co? Nie, normalnie. Miałem dwa spiny w tym wyścigu. To są spiny czy poślizgi? Bo to są... Nie, jeden poślizg i dwa spiny. Znaczy spiny, wydłużony w bandę taki delikatny. To jest spina, to może wstrzymały jest moja auto. Znaczy na starcie nie odchodziłem, nie było tak równo odchodzone. Nie wysiłuję się. Nie wyspinowałem nikogo, źle się czuję z tym. Nie chodzi o to, że kogoś tylko pojechał. A przy okazji to wiesz. Oj, tam zdarzyło się ostatnio, jejku. Kurde. W ogóle wtedy się nie zdarzyło. Zwykle się nie zdarza.
Ale tu się nie zdarzyło. Nie w sumie przeważnie to ja ze szkoleniem miałem wojnę zawsze, ale ostatnio jakoś udaje mi się uniknąć. Czy prawa tylna noga ci drętwieje? Teraz ci nie powiem. Naprawdę, w innym rzeczywistości to było. Ale ten tor jest stresujący, bez kitu. Słuchaj, zawsze się możesz rozjebać, to co będziesz bez stresu. Ja będę do pit-stopu teraz wjeżdżał, panowie. Bo paliwa nie ma już na zewnątrz. Mam nadzieję, że nikt tu zaraz zakupuje. Przyjedzie na rezerwę trochę więcej niż dzień. Przyjedzie do czachu. O, żółta plaga była, wiesz? Kenorin jakiś błąd popełnił. A bo była żółta flaga i jego dogonił. Albo w widoku. Czas na kawkę. Kto kawkę pije? A ja kawkę piję, na długich prostych. Na długich prostych. A, na prostych, dobra, da się napiję. Ostatnio jak jadłem batonika, to się rozwaliłem. Pit stop teraz, żeby nie zapomnieć chyba. Właśnie, gdzie jest jazd? Za, przed ostatnim zakrętem. Pierwszy czas zrobię teraz okrążenia, jak w tym, w kwalifikacji. 11.8.34. Jadę wolno, bez ryzyka. Nie jest tak źle, jestem na pierwszej karuzeli. I się wyspinowałem. Zjazd do pistoletu. Znowu będę miał hejterów, jak będą patrzeć na mój film, to znowu będę miał osoby, które mówią, że... To! Gdzie masz hejterów? Jak ty zjechać do tego pistoletu? Dobra, tam tamtej, nie, dobra. To jest dziwne, że wjazd do pistoletu, tak? 8-16 klawy Michał. Ale pocisnął! Ale to jest takie ryzyko, takie hat. A to jest karta ulubiona trasa, to jeżdżą tu do góry. Kaja stoi w pistolu teraz. Aha. Kaja tak. Ale to nie pojechał w ogóle w wyścigu. Ale to nie, ja nie mówię o tym, ja nie mówię o MT, ja mówię o KRT. Z tego co wiem, to doktora to jest... Tak, z tego co wiem, to doktora to jest ulubiona trasa i oni do góry tu jeżdżą. Oni też nie jeżdżą właśnie na tym. No to mają każdy zakręt z małym palcem. Zastępowałem, ale nie zmieniam opon. Jestem szósty teraz. Tak, tak, tak. No jaka dostałem? A ja przez te moje lagi czuję, jakby ta moja gierka była w zwolnionym tempie, nie?
czasu na reakcję. Tak. To masz właśnie lepszy czas na reakcję, nie? Możesz taki czas zakończyć. Jak w Matrixie. Tłumaczenie takie samo jak Jonka, bo ma więcej czasu, żeby pomyśleć, co odchodzi, nie? Coś w tym jest. Następne wyścigi będą fajne. Ten już dwa tygodnie w przyszłość jest. Akurat Nordschleife'a nigdy nie lubiłem i dalej nie lubię. A mi ta zapada się spodobała. Mi też. Potem wyścigów gieta jeszcze tak naprawdę, wiesz? Także nikt mnie nie zaraził tym wyścigiem gieta jeszcze ostatnio. Tym trasą. I przyjechałem właśnie w Formułą 1 też ostatnio. Dobrze, że Kaja stoi w picie, to nie będzie ostatni. Dobrze, że ci Łukasz laguje, to nie będę szansował. Proponujesz wyspinować? Znaczy tak delikatnie, nie? Aha. Opony nagrzane są momentalnie. Moje są ciepłe bez spinowania. Ty to w ogóle pod kotem trzymać, tak to wiesz. Drugie okrążenie zrobiłem 52 sekundy wolniejsze niż pierwsze. Byłeś w boksie, tak? Kto za mną będzie zielony? To jest biały. Major. Niedział jest faster than you. Kiedy to było? Z masą, nie? Zaczynam 23 sekundy na pistopie. Samotankowanie. 172. A teraz coraz bardziej. Nie wiem, czy kurwa to będzie szczególnie ten kanał. Było mi na 10 Dobra, jak lawę go opuściłem, żeby nie rozpierdzieli się. A co? Za tobą? Tak, on podejrzewam, że jechał na tym, na rezerwie, wiesz? Tak samo jak ja, może na to. Na widzie kwalifikacji. I zatankował. A bo tych 30 litrów, nie? Czy on szybciej zmienia opony niż tankuje, tak? Nie! Nie. A w sumie tak. Co tam się stało, Quercs? Dzwon! Duży? Dzwon, dzwoneczko. Czy duży, to zaraz się dowiemy. W takim głupim miejscu, bo praktycznie na prostej. Ktoś ci pomógł w tym, czy nie? Nie, no jak? Grawitacja. Grawitacja, no. Fizyka. Krawężnik pomógł.
No i tam, tam, tam. No jak ty wiesz, to nie są. O, co się stało? Taki głupi błąd. Majer, co to było? A, poślizg. Przez chwilę mi zniknęłeś z dekanu, wiesz? Autopilot na czas na batonika znowu odjeżdżania prostej. No to jak w tym 2012 engine start. Co on robi, ty? Gamy na jedno tankowanie. Podpuściłem chłopak i wściekł. Ma dobrą kawę. Ma dobrą kawę. Niezły rzeźnik. No klawo jedzie. Ma jakieś trochę drzwi, bo zamowałem to wcześniej do zewnętrza. O kurwa, ja to nie wstąpię, zamowę tak. Jeszcze jedziesz, maleńka, damy radę 200%. Trochę paliwo oszczędza. Marcin, zaraz będziesz mnie dublował. Także cześć. A, bo nie tak szybko, bez przesady. Nie, no ja cię widzę na mapie już. Aha. Jakiej mapie? Na mini mapie. Na chacie, no. Widzisz mnie też? Nie, bo nie mam mapy włączonej. Aha. A teraz jestem w zakrętach i nie będę się bawił. No, o, widzę cię już wzrokowo. No właśnie. Wzrokowo. Organoleptycznie. Tak. Optycznie. Organami, patrzałkami. I zobaczcie, jedziemy... Ale skaczesz, maksymalnie skaczesz. Jedziemy takimi samymi samochodami na tej samej trasie, a zobacz, no co ty robisz. Widziałeś? No. Ale ty maksymalnie też skaczesz, masz mega lagi. Panie, paliwa działa. Bardzo fajnie. Chusteczkę załącza. Mówiłki wcześniej. Wyspinowała mi do zera, on mi stutnął i dała podyskę. Ale interesy. Miki, zaraz jak wyjedziesz z zakrętu, jestem ja tutaj. Też cię puszczę. Zaraz ci powiem, w którą stronę. A dobrze, że da
trzeba mi się opanować, że nie zdarzałem pandemii. Tak, żeby w ogóle się nie bało. Miki, ja będę leczył po zewnętrznych tutaj. Dobra, spoko. A teraz już po prawo. Bierzmy z lewej. Dobra. Mogę wina tych sędziów, oni dali się tutaj palić. Nie wiedziałeś. A nie, widzisz, ja to opanowałem jakimś cudem, wiesz? Chyba tego, ja też tego się nie spodziewałem, że opanuję tak. Wiedzę, że wiesz, IQ 1000 momentów, nie? Wiecie co, to nie ma sensu. Ja zjeżdżam do pitu, wchodzę na sesję i będę komentował was. Ty, ale ty możesz chyba pojechać dalej, jak będzie. No się nie, no jadę, wiesz, ale no to w tego jak... Zobacz, Liber. Znaczy, do ligi liczysz się 5 z 6 wyścigów, tak, że mogę na szansę jeszcze... naprawić to i załatwić. Mam nadzieję, że nie będzie mi lagowało, bo tylko to jest tak. Budek nie wozi już. No to już to pomysł. Nie ma. A teraz jak wyjdę, to już nie mam możliwości wejścia. Quelch. Zawonisz do Quelcha na infolinię, czy załatwisz wszystko. A no tak. Słuchajcie, jak na okrążeniu następującym po okrążeniu, gdzie zjechałem na pit stop, jestem tylko 8 sekund lepszy, no to sorry. A jadę na wklepanym cały czas. Nie, no spoko, pewnie. Mówiłem o tym wcześniej, że nie będę wklepał. Tak Miki kiedyś strachał, bo mam 2 razy. No ja tak miałem w tym. Ja tak miałem w tym, co był na Mugello. I ostatnie na spa, albo jakoś tak. To tak mnie halatało, się nie dało jechać, tylko wyłączyłem porażkę. To jest jeszcze stoi na środku drogi. No to puszczam kogoś, na tym zem dalej. A jeszcze mu mają. Pięć kółek, ja mam jeszcze 3/4 baku. Żeby stał, kurde. Chyba szastrzył, żeby... A, bo to jest... Szastrzył, żeby nie stało. Stałem karę. Zdrowy, zdrowy. Wrócił wodę, wypadłem z trasy. Doszliłem mnóstwo czasu, to jest zamkany. Nie wariatu, zjeżdżam na trawę, także możesz mieć żółtą flagę. Jedź sobie, jedź. Angra będzie leciał, też muszę popuścić. Czy jest to kara? Co ja? O, widzę się, Marcin.
No nie, koleś jest niesamowity. On robi jaja, nie znaczy. On wziął inny samochód. Dobry jest. Jakim cudem on nie jest na pierwszego piesta z pola nie startował, to ja nie wiem. Właśnie miałem zderzenie z Kenorimem i klawie nas minął. A to musisz czekać od tego na podium? Czy to było coś innego? Słucham? Trzeci Gwens. A no, miałem skina. Ale Gwens ma dalej zjechał, tak? Miki jest czwarty. No to Major jest piąty, Niedziel jest szósty. Tak jest. Zaraz patrzę na to. Jeszcze 15 jedzie tak w ogóle, fajnie. Trzeci dobrze. Ale 13, bo Kaja stoi w picie i ja teraz jestem na długiej prostej. Aha. Również zjeżdżam już, nie? Może 6 próbować, ale... Próbuj. Nie ma szans, żebyś 6 zdał radę. Chyba, że mega oszczędna miastą. Teraz jest szósty kółko. Piąte. Ja będę robił chyba. A, piąty, no. Gdy Majer musi teraz jechać. Jeśli ktoś miałby próbować 6 kółek, to tylko Niedziel. I później wjechać na zgaszonym silniku. Ale tak trzeba tankować jeszcze raz, bo tak jak mówił Kuel, że można tylko tankować 6 kółek. Tak, to prawda. Więc może nie starczyć. Tak. Drugam ogień. Dobra, ja stoję. Nie. Ale czekaj, bo jak ty mówisz, że 9 litrów pali na setkę, ja mówię, że 45 litrów może zatankować. To jest prawie na ten. Próbuj. 9 z groszem. Nierówne, tylko trochę ponad 9 mi wyszło. No ale ty jedziesz szybciej. Ale obaj gazujemy na maks. No, Quexes siedzi z tyłu na dupie. Obserwuję go właśnie. Jesteś pod presją, Marcin, także pewnie się zaraz rozbijesz, sorry. No ja ten, ja... Na tym torze łatwo, no. No, tutaj ospina, to nie problem. Tak, bo jak zwalczysz jak lew, czy tam inny
gat. Gat. Na pewno wiesz. Już raz byłeś, zalałeś. Ja tak, a to i tak nie. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Ty teraz musisz zjechać, bo musisz. To by zabrakło na koniec. Rezerwa. To tankowanie jest bardzo szybkie w tym samochodzie. Ja mam zawsze plan na pitstop, pamiętajcie. Ja trzeba trafić. To już nie wygląda. Jeszcze nie? Nigdy mi nie wyszedł, ale mam. Zrobię film taki ze wszystkimi tymi gafami, Funny moments z całego roku. To nie funny moments, tylko to trzeba płakać. Funny moments to będzie jak Google Iwara otrzymuje. Tak. Ale zbliża się koniec roku, można coś takiego nagrać, taką kompilację, zebrać się, każdy by wziął od siebie jakiś taki sam The Best Of. I robi fajle, i wypadki, i śmieszne gadki. A tego to nie brakuje, to taśmy zabrakło. Na śmieszne gadki tego YouTube'a zabrakło. YouTube zadzwoni do nas, że nie ma już nic. Jakby tak zrobił z tego show, to był pierwszy show na Netflixie. Bo jak się jedzie równo. Łeb. Nie plec, wolę mi rozłączę. Niebezpieczny moment. Czemu zjeżdżasz, Marcin? Piąte okrążenie, nie? Halo? Aha. Nie dojadę na rezerwie. Ty, a co to jest z tym pitem nie tak? Na ukos się musisz, wiesz, ustawić, tak jak stoją tamte samochody z przodu. Tak, ja się cieszę, że nie to ja miałem. Jedź z prawej przy ścianie i na ukos. Ale bez sens, bez kitu. Do pitu na prawo i na lewo trzeba się ustawiać. Wjeżdżę do pitu, na prawo jedziesz pod garażę, potem na lewo pod skosem. Ja nie miałem pojęcia, tego tu nie przećwiczyłem. Bo na treningach tego nie było. Było. Niki mówił. Jak wjeżdżę do pitstopu, masz lewy zakręt, potem prawy i na prawo zjeżdżasz pod garażę i na lewo na środku stoję. To będę wiedział na przyszłość. Bo oni stoją na środku, nie? Ale mam slipa od ciebie, mają. Ale zimne opony. W stopie, ale trzeci. Mam połowę baku teraz. No to jadę. Ale jedziemy. Mega zimne opony. Ty, ale Kenori nie dojedzie, jak nie był w boksie. Kenori, znaczy się. Pewnie nie. Sześć okrążeń? Braknie mu paliwa. Ja wchodzę na Kenorima i będę obserwował. Będę wam mówił, co się z nim dzieje. Klawy też nie dojedzie, jak nie był. Klawy zjechał, jest przed mną. A.
trójkątem, trójkąt. Dzięki za informację o pitstopach. Bo tak to bym się głowił. Co ty byś bez nas zrobił? Nic. No. No nie, jak ja trafiłem, to by się zadał. Jak się zatrzymałem, zastanawiałem się, co zrobić. Ale że nie wyświetla mi się paliwo na tego, którego patrzę, tylko na moje. O, to jest minus. Takie ukrywanie danych, nie? Z prawej miałem jechać, z prawej! Dobra. Obserwuję Kenorina. Nie, czekaj, to na którego mam patrzeć? Kenorin jest pierwszy, nie? No to na Klawego. Nie, drugi jest. Klawy jest drugi, Kenorin jest pierwszy. U mnie jest Klawy Miko pierwszy. No jak? Sorry, bo teraz mi się odświeżyło. Klawy jest drugi. No. Kenorin jechał przede mną, dosłownie na zderzaku i nie zjechał do boksu, tylko pojechał prosto. To kto jedzie za... za Klawy? No ty... Ja jadę za Klawym. Aha, okej. Okay. To są dość szybcie, nie muszą być. No zaraz, zaraz się przekonamy o tym. Ale skoro mówicie, że chłopaki z kartę bardzo dobrze poznają ten tor, to on chyba wie co robi. No tak, ale GTS jest, a to jest różnica. Ha, ha, ha. Nie, nie. Ale Klawy jest mega szybki. Klawy jest szybki. Znaczy oni ogólnie są szybcy. Nawet jeśli chodzi o nie to jeszcze tutaj szybko. Oni przychodzą tutaj i to jest dobry czas. Niezależnie. Mają takie zadania. Ja tam jadę... Ja tam jadę jak tu jeden z kolegów na YouTube napisał, że jadę w reakcji. Mam tak samo... Aby patrzą do nazwy kanału, więc... O! O! Już ty ma to wyżej, on ma hejter wygarnął. On się wyśmudował właśnie. Bo to nie można wstawiać porażek na YouTube'a, tylko trzeba samo wygrane zrobić. Tak, bo to wstyd jest. Niemęckie. Wiesz, to wszystko fajnie wygląda, jest też mega fajny czas, nie? A już nie pokonuje 1000 próbów, żeby to wykonać. Motyla noga. Wiesz, jakbyś dupę zamienił na coś innego. A jest jakaś większa noga? Tak, murzyńska. No dyszę. Dyszę. Murzyńska dysza. Murzyński dysza, ale... A Klawy chyba sobie robi tak teraz jaja, bo strasznie wolno jedzie, mam wrażenie. Nie, no, Klawy jest na karuzeli, ale jedzie ciągle na maksa, bo dużo odbija kierownicą, dużo kontruje. On na maksa robi 8-14, a to powinienem je odstawiać. A go cały czas widzę. Na granicy jedzie, bo ja widzę, że dużo kontruje, nie wiem, czego rzuca. Ale to może input lag i to by się pokazuje, to inaczej niż wiemy. Nie, nie. Sama GTA jeszcze jak kogoś oglądasz, też takie są takie, niektóre męty z górnicy, które to zapadnie. Nie, no tam jest hotbar, nie? Natomiast się na kwestie wyprosili nogi, a nie włączał to pilota. Ja muszę tempomat wymyślić. No właśnie, nie ma tempomatu do Mazda? Nie przydawał pilota. Na razie przyjdzie. Tempomat ma Mercedes Ślimaka w ETS-ie. Defender! Bo ten Dachwig nie miał Defendera. O, teraz mnie odstawił maksymalnie. W tej części jest mega szybki. Wiesz co, on tutaj na tym zakręci pod górkę w lewo, gdzie zaraz w prawo jest, przełącza na trzeci bieg. Ja też.
ale mnie na wroczy rozwaliło. Ale nie jest źle, bo jednak straciłem tylko sekundę. I widzę, że dużo przycina te zakręty, dużo jeździ po krawężnikach i kerbach. Serio? Tak. Kurde, mnie strasznie rzuca na krawężnikach, tak właśnie sespinowałem. Nie też, ale trzeba po prostu jechać. Albo w ogóle w kontakcie sobie. To pytanie, jak ma zawieszenie ustawione. Chyba, że tak, bo ja nic nie zmieniałem. Ja właśnie nie wiem. Ty, ale on był chyba w picie, bo jest 7.39 i on jeszcze nie jest na prostej. To taki? No Klawy Michał. No Klawy Michał był w picie, Kenorin chyba nie był. On jeszcze jedzie? Kenorim jest na długiej prostej i ma rozdupcony samochód, stoi bardzo mocno. To tak, bo on dostał tam na samym początku. Ale że mu paliwa nie brakło, to jestem w szoku. To 6 okrążeń przejedzie. To patrz na niego teraz, czy zjedzie na tak. Patrzę. Ja miałem rezerwę, nie? No właśnie kończy długą prostą, się zbliża do tych zakręcików. To ciekawe, na maksa. Zjeżdża. To 6 okrążeń da ordę pojechać. Wow. Pełen szacun. W pitstopie stuknął. Ty. Ustawił się tak jak ty prosto. Ma ten sam problem co ja, tylko że nie jest na głosowym. Nie, teraz już nie wiesz co? On wjechał na wprost, dosłownie przed samym końcem metr w lewo skręcił. Się udało. To wystarczyło. Stop. Tak. Właśnie rusza z pitstopu. Wyjechał jako drugi. Jako trzeci jest za mną. A, trzeci już. Ale on już nie będzie robił pitstopu, a ja nie wiem, czy przejadę 6 okrążeń. No jak on przejechał, to i ty przejedziesz. Bo że on miał na oszczędzanie jakoś. Musisz teraz dużo oszczędzać. Ale popełnił błąd pod storm. To są zimne koła bardzo przy wyjeździe. Musiałbyś też dużo pooszczędzać, żeby ci starczyło do końca. Może jednak oni akurat drenowali to. To słuchaj, to zrób sobie przewagę, dopóki on ma zimne wiesz opony i później sobie przeszczędzisz. Już próbuję przeoszczędzać, zobaczymy. No i zmieram się drugiego. Mam rezerwę. Przejdę. Ojej, patrzcie, ma tutaj dopiero, a już rezerwę. Nie wiem, pan, jeśli ma kończyć i wystarczy tej wagi. Wystarczy. Zupełnie. Pamiętaj, że biegi zmienia się między 2 a 3 tysiące. Wtedy jest najoszczędniej. Lemki już nie ma. Zwalnia mnie na to. Nie będę bardzo. Hamowanie się nie się chciało. Tak, ja będę się zorientować, mimo 2 okrążenia do końca. Żółta flaga. Mnie nie ma. Na chwilkę tylko. O, Klawy Michał leży w rowie.
A mówiłem, że to jest ryzykowna jazda tak na maksa. Nie, dojadę chyba, jestem na karuzeli. Na koniec z tego okrążenia teraz. A co, boisz się, że zużyją? Nie, on nie ma paliwa. A, o kurde. Dojadę. No, klawy, Micho zbliża się do was. Tak, do sekundy. Spina miał, nie? Ja mam ponad połowę rezerwy, a jestem na prostej startowej, to znaczy siłą rozpędu dojadę. Ja jadę na oszczędzanie. Spróbuję przejechać na jeden pit stop, zobaczę, czy się uda. To jest jedyna szansa moja. Major, może być dobra walka na koniec, właśnie miałem parę 10 sekund.
teraz masz za plecami gościa. O, widzę, widzę. Nie. Chcę, żeby nas dogonił klawy. Myślisz, że się rozwalą oni znowu? Nie wiem, czy rozwalą, ale będą ze sobą walczyli, nie? Dobra, szybko matematykę na pół stopie. Trzeba być szybko do końca. Klawy jest bliziutko też. Zrób mu break check. Popchnął mnie. Popchnął, ale też go wywaliłeś. Nie chcąc sobą. No ale to nie tak ma wyglądać ten wyścig, nie? Popchnął cię ewidentnie. Stoi w rowie, krzyczy. Materiał jest, sędziowie obejrzą. Bardzo bez problemu damy punkty. Tak nie, no ewidentnie. Było stuknięcie w pośladek. Właśnie wjeżdżam. No i Kenorim. Kurde, ten klawy Michał wykorzystał sytuację, nawet na pierwszym miejscu. Taki bez sensu manewr. Ale wiesz, oliwa sprawiedliwa, bo ty jesteś ciągle na drugim. No tak, ale wiesz, tutaj miała być taktycznie walka rozegrana o pierwszy. Brzmi nie mogą. Wyjeździe. Jestem piąty cały czas. Widzę cię z tyłu. Mają. No, QLX zbliżasz się do klawego. On chyba też oszczędza jakoś. Może być, no. Po prostu odpuścił, wiesz, bo wie, że jest na pierwszym miejscu i może sobie złożyć. Tak, tak, dokładnie. Kontroluje sytuację, też tak może być. Jandro, do ciebie za duży spadek, 65 sekund. Aby sobie pistol zrobić teraz, to tak. Ja już jestem po pistolie. Już po drugim? Mhm. Błędy. Teraz który jesteś? Drugi. Utrzymałeś pozycję? No nie, bo był pierwszy. Aha. Kenorim był drugi, trzeci był prawy Michał. Tak. Kenorim walnął Quercesa w tyłek i w krzaki wykorzystał to prawy Michał, który zrobił. Aha, no to i tak akurat ja my to już nie możemy tak. Przypadek. Ale Kenorim jest za tobą, tak? Tak, trzeci. Aha, no to tutaj jedyne, że mogłoby dostać karę za złe zachowanie. Jedno miejsce do tyłu. Albo właśnie punkty, albo tego, ale już mi się wydaje, że miejsce do tyłu takim zawodnikowi nie sprawi różnicy w wyścigu. Nie możesz patrzeć, czy ktoś jest dobry, czy zły. Musimy zobaczymy, jak to będzie wyglądało i
Nie można patrzeć na to, że ktoś jest dobry. Tak, ale my nie mamy kar. Gorszy, czy solany. Ale tak nie jest nic takiej kary. Ja akurat się patrzyłem z kamery, kiedy on jechał za okolicę, co powiedział, bo on tak oszczędny. Tylko pod zbliżył się na tyle, że ktoś tu nie mógł dotknąć trasy. No to z tyłu musi uważać, to jest zasadne. Wystarczy, że nagrasz sobie klip. Ale i później wiesz, jeżeli nic się nie dzieje, nikt nie ma żadnych wątpliwości, no ale to go usuwasz, tak? Godzinę na PS4. Tak, ale to jest pierwszy jedyny wyścig, który będzie ponad godzinę, reszta będą krótsze. To jest 10 minut. No, także warto, żeby wiesz, w razie był, każdy sobie nagrał. Tyle, no. Oj, 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 dzwon! Dzwon. Klady to... Michał w kogo? Nie wiem. Nie, to ja się rozbiję. No tak. Nikomu nie przeszkodziłem, uciekłem. Tym razem nie przeszkodziłem. Jakby uderzył klawego, to mi się wkurzył drugi raz w jednym wyścigu. Czyli on po prostu mocno hamował, żeby uniknąć zderzenia. No bo klep z bardzo mocno się zbliżył. Ale chyba nie mam streamu, slipstreamu. No Kenorim z tyłu też chyba nie ma, co? W takich samych odległościach mniej więcej jedziemy. Widzu, gdzie jesteś? Zaraz ci powiem, ślimaku. Już wchodzę na Zyzia. Zyziu jest... poza torem aktualnie. Ale z powrotem wrócił. Czekaj, bo no właśnie ciężko stwierdzić, gdzie on jest teraz. Tak. A pojedę na ślimaka, zobaczy. Ja jestem na drugiej prostej. No to Zyziu jest dużo przed tobą, ślimak. Dużo, dużo, dużo. Dużo, dużo? Dużo, dużo, dużo. I już będzie tankował jeszcze? A, no to mam szansę. Nie no, ślimaku, Zyziu jest dużo przed tobą, bardzo dużo. On jest w tej sekwencji, gdzie się nie hamuje, nie? W ogóle. Czyli dużo, dużo, dużo przed tobą. Okej. To jest gdzieś 1/3 toru pewnie. Nie, zaś się chodzi. To będę miał zabrać. Ruka. Oj, 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 za mną zderzenie, klawy wypadł. Niki, muszę podjąć, zdobędziesz. Zyziu jest na pierwszej serpentyny, kurde, pierwszej karuzeli. Wow! To bardzo dalej. Ale no, się bardzo, 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 mówię ci. Ja już wchodzę na Kenorim. Czekaj.
klawy Michał. Czekaj, klawy Michał jest na trzecim. Tak, tak. Miejscu. Ale to i tak nie jest ten, nie jest. A Canorim jest tuż za tobą. No. Czwarta pozycja w pierwszym wyścigu z taką stawką, to wiesz. Wiesz, na takim turze, nie? Mam minutę i 15 sekund straty do wyjścia. Jak ładnie go poprosisz, to może wyspinujesz. Zawsze do dwóch faworytów jest Kaja i ten, Michał się nie ma. Czyli widzisz, Kulec, wiesz, oliwa sprawiedliwa, no. Byłeś na pierwszym, jesteś. Może byś nie wydupcu. No, dokładnie. Ale tak jak mówiłeś, miałeś rację, że jazda na krawędzi skończyła się, jak się skończyła dla klawego Michała. Wduczyłem w kogoś w ramu. On wypadł na trawę przede mną, ja go wyprzedziłem i wracając na tor walnął w Canorima. I się zdyłeś, spinął jeszcze bardziej. Ale Canorim jakoś nie ucierpił za mocno. Nie, bo klawy się odbił od niego i spadł z kolejnego spina. No on tutaj Kulec ciągle ma kogoś, jak nie za sobą, to przed sobą, nie? Ja myślę, że muszę rybki gdzie połowić, czy muszę tym pracować. Może zrobię streama, zrobię na rybę. Weź. 6-godzinny. 6-godzinny właśnie nad jeziorem. No cała noska, no nie? Wczoraj kumpel, nie, przecież wczoraj kumpel usnął, nie? To przegrany. Zrapał na manoeuvre. Ale paliwa mi nie starczy na dwa okrążenia. A masz tutaj, ile masz litrów? 3 będziesz brać jak swoich widzów, masz tylko dwóch już. No bo mam 2 telefony. Jeszcze jak tam się do... Nie dalej mam, bo tam nie dalej spróbowałem. Przygodę już pójdę punktu miejsca. Markus, jeżeli jesteś jeszcze na streamie, daj znać. Markus już żali zrobił. Przez ten czas. Wystrugał modlutę. Zadał coś ustawą na Allegro. Właśnie, ustawą na Allegro. Klawę chyba goni znowu Canorima, tam z tyłu. Dzisiaj wiesz co, ma dużo dalej niż ty do... niż on do ciebie, nie? A, to źle. Bo patrzę się na mapę, to Canorim do ciebie ma... gdzieś 1/5 tyle, co ma Canorim, co ma klawę Michał do Canorima. Okej. Okay. Czyli... gdzieś tam jeszcze jakiś błąd był, pewnie. Słuchaj, to była informacja dla inteligentnych. Kto miał zrozumieć, to zrozumiał, no. Marcin, zrozumiałeś? Tak, tak, tak. No widzisz... A co mam powiedzieć, nie? To podziękować i jechać dalej, nie? Ale Keno się zbliża. Marcin, tak, tak, ja jestem w tej części wolniejszy dużo od niego. No to gazu. Nie, nie będę ryzykował.
No, sezon długi, kurde, 6 wyścigów, także można dysponować za to wszystko. Pracowniki liczył pewnie, no i teraz. Następny jaki mamy wyścig? I w czym? Następny jest Project Cars. Ja już patrzę w kalendarz. Project Cars jest piąty. A ten na Nürburgring to Cars. Iwar, musimy podarzyć klasę. Project Cars, a potem przerwa świąteczna, nie? Nie możemy być cały wyścig. Słuchajcie, Juliu? Tak, teraz mamy 29, następnie dopiero 8 listopada. No, ale na pierwszego planujemy jakieś tam w GTS-ie. Na Kyoto. Nie, właśnie. Czy Kyoto to jest Liga, nie? No tak, tak. A wcześniej nie ma żadnych jazd. Ryzykuję, jadę bez tankowania. Zobaczymy. W Baku mam 50% ekstra ponad ten, ponad rezerwę. Powinno się udać. Widzę obydwóch w lusterku. Mhm. Bez zmian, wiesz, odległości są. Tutaj nic się nie zmieniło od tamtej pory, co pytałeś. Ale masz czas 2.20. A my już jedziecie ostatni, tak? Lepszy. No teraz Quelex wjedzie na ostatnie okrążenie. A ty już przyjechali po co to? Dokładnie teraz skończyli. No ale nie zapuściło. To jest ten pół okrążenia do tyłu. Nieźle. Już czeka, wchodzę. O Jezu, gdzie on jest? Kurde, kawał drogi jeszcze. On jest dokładnie w tym miejscu, co byłeś ty, gdzie pytał się Ślimak. Czyli chwilę przed tym, przed pierwszą karuzelą. Ale opony zaczynają czuć. A ja to jestem takim szpiegiem trochę, co? Trochę tak. Krainy deszczowców. Krainy deszczowców. Paliwa malutko, kurde. Jedź. Wszystko na jedną kartę. Tam już dalej z górki jest. Tylko ma... ci bryga światłami. On ma slipstream. Na pewno traci się na piące. Ale jesteś po wewnętrznej, masz przewagę. Dobra, ostatnia prosta zajmuje. Teraz to jest po wewnętrznej. Nie, został z tyłu, dobra jest. To już teraz nie wyprzedzić się. Bo to już ciasno. Na ostatnie proste jeszcze możemy wyprzedzić, jak mnie dogoni tam. A mnie dogoni, bo jest szybszy w tej sekcji, gdzie ja jestem wolny. No to ty bądź szybszy tam, gdzie on jest wolny. IQ 1000. O! Złączony! No nie wierzę. Poddał się czy... Ciekawe, czy się poddał, czy disconnect. Trzeci był tak. Coś ten robił. Spoko, mam kolejną wewnętrzną, ja. Rezerwa zaraz się zapali. I zostało jakieś 6 Ślimak minut. Ślimak przyjechał na rezerwie. Całe okrążenie? Nie, miałem troszkę ponad. Ale troszkę. No a teraz mi zapaliła zerwa w tej chwili. A
A gdzie jesteś? A gdzie jesteś? 3 minuty w trasie. To przejedziesz. Ja troszkę oszczędzałem, to prawda? No ja też oszczędzam. Ale został ci litr jeszcze ślimaku, prawda? Tak, został mi litr. Symboliczny. Szykał do baku, żeby FAI nie wierzał. FBI. Miki, to wiesz co to jeszcze może być z tego? Ja i ty, 1-2. Co może z tego być? No Miki pierwszy, ja drugi, bo i tam nie może walczyć. Bardzo miejsce mam, Miki na podium, prawda? Jakie macie rękawiczki? Bo ja miałem białe, patrzę, Pec ma czarne. Ja mam czarne, no. Sparko. Ja Sparko czy z Lidla, tam wszystko jedno. Jeszcze 4 minuty i rezerwa, kurde. To jedziesz, ogień. Masz teraz dużą przewagę. Ale stracę to wszystko później. Do jakiegoś momentu. Kilkadziesiąt sekund tam jest. To minuta. Jakoś to tak. Jak skończy QLX, to ja włączę stoper, to będziemy wiedzieli na przyszłość. Albo Kenorim. Albo toru też, no. Zależy kto przejdzie pierwszy. Ty jest pierwszy. Bez błędów to by było fajnie. Bez 6 błędów. Ja tu chyba 6 tysięcy. A Libar to jeszcze jest, bo się nie odzywa? Halo, Libar, jesteś? Libar zasnął. Ale jedzie na 7. Długo za niego zajedzie. Długo za niego jedzie. 5 minut, 3 minuty do końca. No, 3:10. Tu się hamuje, tu się akurat hamuje. Zapamiętaj, że prawdziwy killer nie ma pęcherza. Ma to pompę. Ma pompę. Słuchaj, nie myśl o tym, bo może wodospadzie. Jak cię doszedł? No, mówiłem, to tracę mnóstwo. A i tak jadę na moje najlepsze okrążenie, a i tak na tak dotrzeć. Koleżeński, poczekaj na kolegę. Dobrze, Kenorin. Delikatny uśmiech złapał, to pozwoliło ci na odzyskanie kilkudziesiąt sekund. Chyba nie będzie miał slipstreamu. To jest moja szansa. Chyba nie. Zygzakiem mieć. Na prostej. Tak. Jak on przejedzie przez metę, ja włączam stoper, zobaczymy jak długo jeszcze będzie. Sekunda szybciej niż ostatnio. Czyli 8:17. Paliwa chyba starczy. Na styk. No to gratulujemy w takim razie, bo już chyba nie masz szans na przegraną. Ja zepsułem, jak myślisz sobie, że już stopem.
Ten sobie jeszcze szóstkę włączył, no. No żeby zacząć paliwa na końcu jeszcze, nie? Brawo, Marcin. Gratulacje. Dzięki. Dobrze, włączyłem stoper. Koleks jest pierwszy. Na drugim miejscu mamy MTE Kenorima. Również gratulacje. Dużo się działo. I Miki, nasz wychowanek ASP, trzecie miejsce. No ale Miki jeszcze jest na torze. Jeszcze się wszystko może wydarzyć. Do mnie, kurde, minutę. Także wiesz. Wątpię, że on może wchodzić. Ale Miki kogoś będzie zaraz dublował i tutaj może być małe spięcie. Mam nadzieję, że to Ślimak. A żeby wiedział. Mała karuzela? Tak. Nie, no. Ja teraz pojadę za nim, na spokojnie. Ślimak, wiesz co masz robić. O, Heblak. Za daleko jesteś na slipstreama. I bardzo dobrze. No minuta właśnie minęła, i wyścig nadal trwa. To zależy właśnie od długości ogólnienia, nie? Ja jestem na drugiej karuzeli teraz. Żeby się nie okazało, że będziemy czekać aż ten... aż Trzymak skończy. Nie, ja jestem zdublowany, no, ja wszystkie kółka. Ja jestem zdublowany, to nie skończę. To jest moje ostatnie. O, no ślizga się auto już. Trzeba będzie do następnego wyścigu potrenować więcej, bo błędy i błędy. Ło, dzięki panowie, gratki. Masakryczny ten tor, masakryczny wyścig. Błędy plus zderzenia. Ale kurde, widzisz. Doświadczenie i na tym torze i w ogóle... O, przestało mi jechać. Dwie minuty. Równe, no. Tak. Nie dojechałem do mety. Ej, a byłem czwarty, a teraz pokazała mi ósmy przez chwilę. Nie, czwarty. A nie, czwarty jestem. Jesteś czwarty, major piąty, Zuanes szósty, Liwar siódmy, ale coś Liwara nam odcięło zgadki. Zyziu na miejscu dziewiątym, Ślimak, Żurek, ja na 12, nie ostatni. Parę punktów wpadnie. No. Kenorim fastest lap. 16.788, no bo klawie wyszedł. Ciekawe, co się z klawem dzięki stało. Dzięki panowie. Siema, dzięki. Siema. Jest Kenorim. Cześć, Kenorim. Gdzieś Piotr? Dobra, ja idę zapalić, bo to nie można tak zrobić. Siemanko. Ej, przepraszam, major, bardzo przepraszam. Wyżyłem się raczej, wyspinowałeś. I kurwa, zahamowałem i tak mi źle się z tym stało i patrzę, jeden, drugi, trzeci przejechał. Mówię, Boże, ty jeszcze w tym piasku, mówię, kurwa, ja zahamowałem, mówię, ja pierdolę, to i... O, fajny wyścig. I tego dajmy. Michała Klawego też raz przyjebali. I we mnie też raz przyjebali, tak? Z Kelksesem? Kelkses, tak? Kwelkses. Kwelkses. No, myśmy... A to ty, Kenorim, tak? Dobrze jechaliśmy w sumie, tak? Tak, cześć. No, ty w drugiej części byłeś dużo szybszy niż ja. No tak, ale też tam, kurde, tam gdzieś dostało się do mnie bokiem raz. Mówię, kurwa, znowu trzeba klamować. Ale nie, fajny wyścig, dzięki wielkie panowie, bo naprawdę był super. Dzięki, dzięki za ściganie, na razie, hejka. Tak, do zobaczenia za dwa tygodnie na następny. Podziękować, dzięki. Super ściganie, Keno, dzięki. Dzięki też wzajemnie, dzięki.